Ja jestem osobiście takiego zdania, że jak najbardziej warto korzystać z takich narzędzi, jakim są portale społecznościowe, ze względu na to, że jest to takie narzędzie, które jest aktualnie bardzo powszechnie stosowane przez rekruterów, niezależnie od tego, na jaki poziom stanowisk oni rekrutują. I budowanie swojego wizerunku w sieci po pierwsze daje możliwość dotarcia rekruterowi do kandydata łatwiejszego, tak? I tutaj należałoby prawdopodobnie zwrócić uwagę na trzy podstawowe kwestie, czyli umieszczenie na takim portalu dedykowanym do poszukiwań zarówno swojego doświadczenia, jak i takich podstawowych kompetencji oraz zadbanie o swój wizerunek poprzez umiejscowienie również odpowiedniej fotografii. To wszystko powoduje, że mamy taki pełny obraz kandydata, którego poszukujemy, dzięki czemu te nasze poszukiwania są dużo bardziej precyzyjne, a tym samym w drugą stronę też dają możliwość kandydatowi budowania relacji z rekruterem. Nigdy się nie pogniewamy na kandydata, jeśli pierwszy zainicjuje kontakt, da nam sygnał, że poszukuje pracy i to się tak naprawdę w praktyce teraz bardzo często zdarza, że nawet jeżeli my kiedyś wyszliśmy jako pierwsi z inicjatywą, z naszej pozycji i w tamtym okresie, kiedy mieliśmy gotową ofertę, którą chcieliśmy przedstawić kandydatowi, okazało się, że on z jakichś względów nie jest nią zainteresowany, to później wraca do nas i daje nam sygnał, że obecnie jest otwarty na powrót do takich poszukiwań i my w miarę możliwości też uwzględniamy go później w kolejnych procesach. To, na co mogą dodatkowo zwracać jeszcze uwagę potencjalni pracodawcy, to referencje. Referencje, które również bardzo często pojawiają się na takich portalach, bądź na życzenie samego kandydata, bądź też z uwagi na to, że ten kandydat bardzo pozytywnie kojarzy się komuś, z kim wcześniej nawiązał współpracę. Tak? Można też śmiało wychodzić z taką inicjatywą, żeby różne osoby potwierdzały nasze kompetencje, co też podnosi tak naprawdę naszą wartość na rynku pracy. I to jest tak naprawdę jeden aspekt, z którym możemy się spotkać. Drugi aspekt, który też no, nierzadko jest wykorzystywany przez firmy, to jednak takie całkowite powierzenie weryfikacji kandydata w firmie rekruterskiej. Tak? Więc przyznam szczerze, że nie potrafię jednoznacznie ustosunkować się do tego, czy zawsze tak jest, że firma będzie weryfikować kandydata w taki sposób, bo to wszystko zależy od tego, jak ukształtowała się kultura współpracy. Natomiast niewykluczone, że może się tak zdarzyć i wtedy z całą pewnością należy unikać prywatnych zdjęć na portalach dedykowanych do takich poszukiwań i do budowania takich relacji biznesowych i relacji wynikających z tego, że poszukujemy pracy. I należy również unikać jakichś być może niestosownych komentarzy, które też mamy możliwość tam publikować. Należy też zwracać dużą uwagę na treść artykułów, które być może zechcemy na takim portalu opublikować. Sądzę, że istotne jest to, żeby to wszystko było spójne z naszym profilem, z naszymi zainteresowaniami dotyczącymi tego, w jakim obszarze chcemy pracować, bo to też nierzadko jest bardzo duża wskazówka i dla samego rekrutera, i później dla potencjalnego pracodawcy.